Przerwa na kadrę, przerwa świąteczna, przerwa noworoczna. Szczypiornistki Ekstraklasy dawno punkty nie walczyły, trenowały jednak bardzo często. Podczas przerwy świątecznej wzmożyłyśmy swoje treningi, miałyśmy po 2 treningi dziennie, aby przygotować się do drugiej rundy sezonu. Trenowałyśmy po 1,5 godziny, oczywiście siłownia i zajęcia na hali. Mam nadzieję, że to były owoce naszej pracy zobaczymy w drugiej rundzie. Na początek drugiej rundy ekipę Skobierzyc czeka bardzo trudne zadanie. Starcie z jednym z kandydatów do podium Superligi. Na inaugurację całego sezonu KPR wysoko przegrał w Szczecinie, uległ Pogoni aż 13-32. Teraz jesteśmy zupełnie inną drużyną, podkreśla opiekun kobierzyckich szczypiornistek. Mam taką nadzieję, że to będzie zupełnie inne granie. Już nie będziemy tak stremowani, jak byliśmy stremowani w Szczecinie i myślę, że będziemy realizować nasze założenia taktyczne, jakie sobie nakreślimy przed tym meczem. Ważny też będzie skład KPR-u. Kadra drużyny będzie zdecydowanie szersza niż na inaugurację Ekstraklasy. Jesteśmy teraz, może tak powiem, innym zespołem. Już mamy kilka tych meczy, więcej doświadczenia zebrałyśmy. Mamy to ogranie, także mecz na pewno będzie całkiem innym. Będzie też inny skład kadrowo, bo w pierwszym meczu nie wystąpiłyśmy w 3. Teraz będzie troszeczkę inaczej. Mam nadzieję, że mecz będzie bardziej wyrównany a nawet może pokusimy się o jakiś remis czy zwycięstwo. Przeciwnik szkoleniowcowi KPR-u jest bardzo dobrze znany. To jedna z czołowych ekip ligi, która ma wiele atutów. Jeden jednak jest bezsprzeczny. Bardzo mocną bronią jest zespołu ze Szczecina kontratak i tutaj nie możemy napędzać tego zespołu na ten właśnie element. No i oczywiście twarda obrona, tutaj będziemy musieli się bardzo postawić temu zespołowi, bo dysponuje naprawdę na każdej pozycji ma bardzo dobre zawodniczki. Mecz KPR-u Kobierzyce z Pogonią Szczecin rozpocznie się w sobotę o godzinie 17:00.